Soczek winogronowy. Soczek winogronowy przefermentowany. Dzień dobry, witajcie bardzo serdecznie. Jesteśmy z wami. Pozdrawiamy przy okazji wszystkie Zofie, bo to 15 maja, więc teoretycznie, wiecie, świętujemy zakończenie groźby przymrozków, chociaż o tym za chwilę słów kilka powiem, ale najpierw przywitam Katarzynę. Dzień dobry, Kasiu. Dzień dobry, Jacku. Witam serdecznie wszystkich, którzy mieli ochotę do nas dołączyć. I tak, doszły mnie słuchy, że mają być jakieś zimne noce. Wiesz co, no to ja takie głupoty wygaduję. Mam nadzieję, że to się zmieni. Tak wygląda prognoza pogody dla miejscowości, w której ja mieszkam, czyli za obwodnicą Trójmiasta na Pomorzu. Że dziś w nocy ma być 7, ale z środy na czwartek 2 stopnie, a z czwartku na piątek 3 stopnie. Mam nadzieję, że ta prognoza się zmieni. Mam nadzieję, że wiesz, bo to jest 2-3-dniowe wyprzedzenie, że jeszcze wszystko może się zdarzyć i nie będzie tych w nocy 2 czy 3 stopni Celsjusza, bo te 2-3 stopnie Celsjusza to jest groźba przygruntowych przymrozków. Tak. W związku z tym, zgodnie z ekologicznym poradnikiem księżycowym, dzisiaj na Facebooku zresztą Magdzie Przybylak dziękowałem za jej ostrzeżenia zawarte w tym ekologicznym poradniku księżycowym. Tak jak mówiłem, tak jak zachęcaliśmy was, ja swój termin sadzenia warzyw i kwiatów ciepłolubnych ustaliłem na sobotę 20 maja, więc na najbliższą sobotę. Więc mam nadzieję, że te najtrudniejsze dni, czwartek, piątek, noce w zasadzie już będą za nami i będzie można spokojnie sadzić te wszystkie ciepłolubne. Ciekawe jest to, że w tym poradniku jest dokładnie napisane, że będzie tak zimno teraz w tym okresie. Ale dlatego mówię, dziękowałem Magdzie Przybylak za jej ostrzeżenia, które zawarła w tym ekologicznym poradniku księżycowym, bo to właśnie kierując się tymi wskazaniami, ostrzeżeniami, tak wyznaczyliśmy, podpowiadaliśmy wam z Katarzyną, kiedy można będzie sadzić pomidory, dynie, cukinie, ogórki, w jaki sposób wyznaczyć sobie chociażby termin siewu pomidorów, odpowiednio odliczając od 8 do 10 tygodni przed terminem sadzenia, żeby się nie śpieszyć. Moje pomidory jeszcze ten tydzień spokojnie wytrzymają, są w świetnej formie, już są małe pączki kwiatowe, ale jeszcze nie kwitną i zdrowe, naprawdę dobre. Dobra wiadomość, Katarzyno, bo to była zła wiadomość, że mogą być chłodne noce. Dobra wiadomość jest taka, że od godziny 13, przynajmniej u mnie w ogrodzie, non-stop pada. A, no tak, u was jest susza, no tak. Non-stop pada, 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 pada. Nie jakiś ulewny deszcz, nie jakiś mocny deszcz, taki średniej wielkości, ale cały czas jest ten opad, dzięki czemu woda nie spływa, nie robią się jakieś wielkie kałuże, nie ucieka, a ma szansę wsiąknąć w grunt. Także super, super wiadomości na dziś. A jeszcze jedna dobra wiadomość, to chciałem tylko powiedzieć, że 5 odmian, które polecałaś w ostatnim podcaście, róż już zniknęło z twojego sklepu. Kasia Bellingham sklep, ale słuchajcie, zapraszamy do posłuchania podcastu o różach. To jest ostatni odcinek sprzed tygodnia z czwartku. Ktoś tutaj pisze, Ela, że jest tak pięknie, że siedzi w ogrodzie i nas słucha. Ja to musiałbym siedzieć chyba pod szklarnią albo pod jakimś, w szklarni albo pod jakimś dachem, to mówiłem o tym. Iwona pisze, że w poradniku jeszcze początek czerwca straszy. Ale też przymrozki, ciekawa jestem. Ale to jest nie, przymrozki, przymrozki chyba nie, ale może będzie. No tak, nie. Drugi, trzeci, czwarty. No, tak, są 2 dni jeszcze zimne. Ale to faktycznie tak naprawdę nie wiadomo nigdy, co się tak naprawdę stanie. Na bliżej niż 3 dni nie ma sensu się przejmować prognozami pogody. Ale agrowłókniny lepiej mieć w pogotowiu, gdzieś blisko pod ręką, żeby użyć w razie czego do okrycia roślin. Sylwia odebrała pomidorki z ogrodu, a twój ogród to raj. Pisze, bardzo Sylwia. No bardzo dobrze, to w, taki,
To w takim razie pytanie też o pomidorki od Karoliny. Czy pleśń w sadzonkach pomidorów może im bardzo zaszkodzić? Myślę, że chodzi o biały nalot czy pleśń nie tyle na sadzonkach, co na glebie, czy na podłożu, w której... No tak sądzę, no bo w sadzonkach pomidorów może im bardzo zaszkodzić. Myślę, że chodzi o to, że pokrywa się białym nalotem podłoże. Jeżeli te sadzonki już są podrośnięte, jeżeli ich pędy są dosyć grube, już powinny być o tej porze roku właściwie gotowe do wysadzania, więc to już nie powinny być takie małe siewki. Jeżeli jest taka sytuacja, to wydaje mi się, że będą całkowicie odporne, dlatego że jednak po pierwsze już mają troszkę twardsze tą skórkę, te komórki, te ścianki komórkowe, tej ścianki całego pędu. A po drugie pleśń, no, ona rozkłada jakieś elementy, które są w tym podłożu i niekoniecznie będzie zainteresowana w ogóle wejściem na roślinę, tak? Bo niekoniecznie ta sama pleśń atakuje wszystko, tak? Ona może jest zainteresowana czymś, co jest w swoim podłożu, może tam są jakieś kawałki drewna, może to jest podłoże beztorfowe, a w nim jest dużo właśnie takich rzeczy. Także jeżeli one są już podrośnięte, to nie martwiłabym się i bym poczekała do jeszcze te kilka dni, bo już niedługo, tak? To Jacek mówi, że ten weekend najbliższy, tak? Już można. Ja w sobotę będę sadził. Tutaj jest powitanie od Agnieszki z Birmingham i pyta od razu, ile dać Fish Blood and Bone do dużej 40-centymetrowej donicy z pomidorem. To jest ten nawóz z krwią, który szybko jest nawozem szybko działającym. Tak, Fish Blood and Bone to jest, on jest właściwie jak proszek, chociaż ja powiem szczerze, że nie wiem, czy to nie jest... To nie jest pomyłka, ale ja kupiłam jakiś czas temu w centrum ogrodniczym tutaj w Anglii duże wiaderko Fish Blood and Bone. I jak otworzyłam to było granulowane i wyglądało identycznie jak obornik granulowany. Ale to jest też ok, dlatego że i takie pelec, tak, taki obornik niby granulowany, nawet jeżeli to jest co innego, albo coś, co jest całkowicie sproszkowane, tak jak Fish Blood and Bone, to tak jak Jacek mówi, to się bardzo szybko rozkłada. Więc to można używać do pomidorów jak najbardziej. Agnieszka, ja rzuciłabym na jedną roślinę jednego pomidora, bym rzuciła garść. Dlatego, że to nie, że tak powiem, nie przewieziesz tego, nie poprzewozisz, nie zaprzewozisz, dlatego, że jest naturalne. Na pewno to będzie ok. Ja tak dawałam Nie przenawozisz. Nie przenawozisz, właśnie. No, muszę się trochę napić ze soku, żeby już lepiej mówić. Dobrze, dobrze. Od Katarzyny pytanie, która ma Katarzyna, to nie tyle ona, co jej kapusty mają pogryzione łodygi i dookoła jest mnóstwo mrówek, czy to one obgryzają moje kapusty? Pyta Katarzyna. Pogryzione łodygi, to znaczy pogryzione łodygi to no ślimak raczej, wydaje mi się, zależy jakie są te pogryzienia, czy duże, czy małe, ale niestety ja mam też ten problem, że na wysokości gleby i coś może ugryźć jakąkolwiek roślinę, ale szczególnie kapusty. I to są zazwyczaj ślimaki. Nawet jak jest jedno ugryzienie, to później taka rana sprawia, że różne inne patogeny mogą wejść, jakieś choroby grzybowe i niestety, jeżeli u podstawy zgnije roślina, między innymi kapustne, no to oczywiście ona padnie. Ja mam problem taki też, nie ze wszystkimi, ale powiedzmy, no kilka sadzonek na jedną odmianę jest takich u mnie na rabatach zniesionych, że są piękne inne kapusty, a jedna przewrócona, dlatego że ślimak właśnie nadgryzł łodygę i ona później zgniła. Także to może musicie zobaczyć, bo ślimaki grasują już na maksa. Ja już... Tak, byłem przed chwilą, oglądałem chyba z dwa, ale bezskrupowych jeszcze nie mam. No, jeszcze albo gdzieś tam poszły do kolegów, a potem wrócą, bo już były. A potem może wrócą, ale skorupowe już, czyli te głównie winiczki, ale są też te mniejsze, już zaczynają grasować. Michał pyta, bo czoski Purple Sensation mają kwiatostany, ale liście schną. Żółkną. I pyta, dlaczego, czy za sucho, czy za zimno? Michał, wiesz co, czosnki niestety tak mają. Wszystkie czosnki, nie tylko Purple Sensation, ale wszystkie inne odmiany i również inne w ogóle rodzaje czosnków, na przykład czosnek Krzysztofa, czy ten taki Globe Master, ten taki wielki, one mają to do siebie, że w momencie, kiedy stają się piękne kwiatostany, to liście zaczynają obumierać. To jest naturalne. I bardzo ważne jest, że jak będziesz sadził czosnki, to sadzisz je pomiędzy roślinami, które swoją masą przykryją te liście. Dlatego warto jest sadzić czosnki na przykład pomiędzy śmiałkiem darniowym, dlatego że śmiałek darniowy o tej porze roku już ma spory przyrost, jest zielony,
albo jakieś byliny, które już coś robią, może wśród irysów, może wśród wieczornika damskiego, coś, co już musi być dużego, tak, żeby nie było widać tych brzydkich liści. Ale to jest niestety normalne i dlatego nie można na przykład sadzić na takim gołym placku samych czosnków. One muszą przerastać przez inne rośliny, żeby właśnie rozety innych roślin zakrywały. U mnie też one są już żółte, Michale, więc to jest normalne. I do kiedy maksymalnie można wysiewać łąkę kwietną, żeby zakwitła w tym sezonie? Myślę, że Michał ma na myśli łąkę jednoroczną. Albo łąkę, w której są jednoroczne nasiona pomieszane z wieloletnimi. Wiesz co, no generalnie rośliny kwitną, no potrzebują te 8 do 12 tygodni, bardziej 10 do 12 tygodni pomiędzy wysianiem a wykiełkowaniem, a zakwitnieniem. To ja myślę, że to jest ostatni dzwonek, szczerze mówiąc, na jednoroczne. Na każde, żeby miały zakwitnąć w tym roku, tak? Mm-hmm. Dlatego, że jeżeli będą kwitły pod koniec sezonu, to też będzie bez sensu. Tak jest. Od Ani pytanie o pelargonię. Trafiło na specjalistkę. Zaróżowiły się liście pelargonii Ani, są jędrne i wyglądają zdrowo, poza kolorem. Co to może być? Czy umierają? Nie, to w ogóle może być nawet taka odmiana. Bo ja mam dużo różnych pelargonii, one mają wszystkie inne odcienie na liściach i nawet o tej porze roku, kiedy mam pełną sadzonek tych pelargonii, to poznaję je po kolorach liści. One nie mają wszystkich takich samych kolorów liści, także w ogóle się Ania tym nie przejmuj. Słuchajcie, rośliny pomiędzy takim czymś a umarciem to jest bardzo długa droga. Naprawdę rośliny pokazują oznaki takie poważne, na przykład zrzucą wszystkie liście. I nawet jak pelargonie zrzucą wszystkie liście i wy je przytniecie, to one nadal są w stanie wypuścić jeszcze nowe liście. Ale tutaj to w ogóle myślę, że nie jest problem. Jeżeli macie w przyszłości jakiekolwiek wątpliwości, czy wasza roślina jest żywa czy martwa, to zawsze zajrzyjcie do korzenia, czy ten korzeń jest żywy. Jeżeli korzeń jest biały, widać, że jest żywy, to nie ma problemu. A jeżeli korzeń jest zgniły albo jest taki, wiecie, jakiś taki ciemny, brązowy, brunatny, no to wiecie, że roślina nie żyje. Mm-hmm. To tutaj od Izabeli jeszcze pytanie. Wiosną sadziła żywopłot z grabu sadzonym z gołym korzeniem i kilka tych roślin jest suchych. Czy z uzupełnieniem czekać do jesieni, czy można teraz dokupić, pyta. I za teraz nie możesz dokupić, ponieważ o tej porze roku nie powinno się sprzedawać i kupować żadnych roślin z odkrytym korzeniem, ponieważ już jest za późno. O tej porze roku rośliny już mają wytworzone liście, a jeżeli rośliny mają wytworzone liście, to nie powinno się ich sadzić z gołym korzeniem. Także jak chcesz, to poczekać do jesieni i w październiku jak najszybciej posadź. Ale z doświadczenia wiem i dlatego się sadzi je, jeżeli posadziłaś je tak gęsto, jak myśmy proponowali, czyli 10 sadzonek na metr bieżący w dwurzędzie, to uwierz mi, że one tak naprawdę się na tyle zagęszczą w przyszłości, że te kilka uschłych drzew w ogóle nie będzie widoczne, tak? Także jeżeli to jest faktycznie kilka sadzonek, powiedzmy około 2 sadzonek na metr bieżący, to w ogóle byś tym nie przejmowała. One się zagęszczą. W ogóle tam nie patrzą w tą stronę. Pozwól mu rosnąć i zobaczysz na jesień, jaka będzie sytuacja. Tylko podlewaj. W pierwszym sezonie podlewaj. I pamiętaj, że jest dosyć sucho, tak jak Jacek mówi, teraz pada, ale nie wiem, czy w twoim rejonie też pada. Także pamiętajcie o tym. Podlewanie to jest podstawa roślin. Szczególnie roślin, które muszą po posadzeniu się zaaklimatyzować w danym miejscu. Tych świeżo posadzonych, dokładnie. Tak, od Basi pytanie, co zrobić, aby dalie więcej kwitły, a żywokost od pani Kasi jeszcze malutki. No dalie jeszcze długo nie będą kwitły, dlatego żywokost jeszcze długo nie będzie potrzebny. I tak naprawdę spokojnie dalie bez żywokostu też będą kwitły. Ja wam powiem szczerze, że u mnie dalie to nie mają tak dobrze, nie dostają żywokostu. U mnie żywokostu dostają tylko pomidory, bakłażany i papryka. Także Basiu, wiesz, nie ma problemu. Jeżeli chcesz, żeby dalie więcej kwitły, to musisz posadzić je w glebie, która jest bogata w materię organiczną, która jest wyściółkowana, żeby później nie wysychały i musisz dać im dużo słońca. One lubią rosnąć na słońcu. To jest bardzo ważne i musi być ciepłe lato, dlatego że jeżeli jest zimno, dalie będą gorzej rosły. I możesz przy sadzeniu podsypać im kilka garści obornika granulowanego i potem w środku sezonu, tak jak opowiadałam przy różach, róże też są takimi głodnymi roślinami, które w środku sezonu trzeba podrzucić jakimś nawozem organicznym, to tak samo z daliami, dlatego że one cały czas kwitną, one cały czas potrzebują dużo energii, więc na pewno by się ucieszyły, gdyby dostały jeszcze w środku sezonu, no powiedzmy na początku lipca,
garść obornika granulowanego na powiedzmy metr kwadratowy, to by cię zakochały. Ale słońce przede wszystkim i ciepło. Zaciśnij się na pietrze. To jeszcze pytanie o daliach od Renaty, bo wszystkie ubiegłoroczne dalie pięknie puściły pędy, ale jedna bulwa kupiona w tym roku, ładna, wygląda na zdrową, w ogóle się nie budzi. Czy nadal czekać i jak długo? Na pewno nadal czekać, dlatego że ja widzę po swoich bulwach, które bardzo ładnie rosną, ale w zupełnie innym tempie. Jedne już są, niektóre są już posadzone, a niektóre z tego samego, że tak powiem, rzutu czy miotu cały czas mają dosłownie taki maluteńki pęd. Jeżeli te bulwy, jeżeli dotkniesz palcem i te bulwy nie są faktycznie zgniłe, także no wiadomo, że od razu wiadomo, jak dotkniesz palcem, że coś jest miękkie albo rozpada się w rękach. Jeżeli nie są twarde i jędrne, tak jak mówisz, bo mówisz tak, że są twarde, czy mi się to wydawało, wygląda na zdrową, no. To w tym miejscu bym czekała. Tylko pamiętaj, żeby jej było ciepło, bo jeżeli one będą w zbyt zimnych warunkach, mokrych, wiecznych, to one będą tak długo czekały, aż będzie to ciepło na wyprodukowanie tego pączka, pąka, że po prostu one mogą po prostu zgnić. To jest bardzo ważne. Nie można przetrzymywać je w zimnym i w chłodnym i mokrym. Oddanie pytanie o wiąz syberyjski. Czy faktycznie rośnie tak szybko do 2 metrów rocznie, czy przypadkiem nie jest inwazyjny w naszym kraju, pyta Anna, która rozumiem, że rozważa posadzenie wiązu syberyjskiego u siebie. Aniu, ogólnie wiąz syberyjski jest faktycznie dużym drzewem. Jeżeli ma dobre warunki wzrostu, to dorasta do 12-15 metrów. Tak samo jak grab. Pies mi zjada krzesło, na którym siedzę. I grab też można powiedzieć, że jak już się zaaklimatyzuje, to też ma przyrosty pewnie do 2 metrów czasami, prawda? Te nowe gałązki, które chyba, że go przycinamy, ale, więc ale kontrolujemy jego wysokość. Tak, ale widać właśnie, nawet jak przycinamy, to widać po tym jednym sezonie, jak bardzo długie ma nowe przyrosty. Także 2 metry rocznie, 1,50 m po posadzeniu ma cis, jeżeli dobrze rośnie, to nie są jakieś straszne przyrosty. O, jak blisko byliśmy. To nie są jakieś straszne przyrosty. Nie słyszałam, żeby to była roślina inwazyjna, ale może jest. Ja nie słyszałam, żeby była inwazyjna. Ale jeżeli chodzi o te przyrosty, to pamiętajcie, że to jest wtedy, kiedy ta roślina po posadzeniu kilka lat jest zaaklimatyzowana w jednym miejscu, jest jej dobrze i wtedy będziesz miała ani przyrosty takie na bardzo wielu drzewach. Muszą kiedyś dorosnąć do tych 15 metrów. Nie? Bogusława woła o ratunek, bo ma mszyce na rozsadach. Zresztą wiele osób pisze, że już widzi mszyce na różach, tak? I pyta, co robić z tymi mszycami. Ty, Katarzyno, zawsze mówisz wziąć szlauch, polać i strącić je, albo zebrać po prostu z tych wierzchołków, gdzie one są rękami. Można także. No to zastosować. Można robić na początku, jeżeli jeszcze nie ma inwazji. Tak. Zawsze trzeba obserwować, Bogusiu. Jeżeli są pierwsze mszyce na roślinach, dlatego trzeba wychodzić do tych sadzonek i je oglądać, z nimi rozmawiać, jak to podobno robi król Karol. Król, muszę się przyzwyczaić, żeby na niego mówić król. Ale powiem szczerze, że naprawdę warto wychodzić do tych roślin często o tej porze roku i właśnie sprawdzać, czy nie ma jakichś szkodników, dlatego że mszyce mają to do siebie, że one się mnożą bardzo, bardzo szybko. I w pewnym momencie, i to dosyć szybko, one mogą w ogóle nam spod kontroli się, że tak powiem, wymknąć. Na początku oczywiście delikatnie, ale nie zimną wodą, tylko delikatnie taką wodą odstaną, dlatego że delikatne rozsady muszą mieć dobre traktowanie. Możemy je porazić zbyt zimną wodą albo zbyt ciepłą wodą. Można faktycznie przez chusteczkę rękami to ściągać albo w rękawiczkach, ale jeżeli tych mszyc jest za dużo, no to są różne sposoby. Ostatnio mówiliśmy poza tym olejem który można kupić w internecie, to jeszcze poza tym coś ktoś pisał, jakieś wyciągi, czy jakieś napary z szczotki. Ja mówiłem o gnojówce z pokrzywy, z tej majowej pokrzywy, taki fermentująca gnojówka z pokrzywy, czyli taka po 5 dniach wrzucona do wody, jak ona jeszcze się pieni, rozcieńczona i można popryskać, a ty jeszcze dodajesz ten skrzyp, czyli napar ze skrzypu, namoczony, potem gotowany przez godzinę, też rozcieńczony, on wzmacnia ścianki komórkowe, ten krzem się wbudowuje w ścianki komórkowe i te mszyce gorzej się
wbijają w te rośliny. Więc jest kilka sposobów. A jeżeli o pomidorach, to Ewa pisze, że pomidory szczepione powinno prowadzić się na dwa pędy. I jak to w praktyce wygląda? Czy pomidor sam w pewnym momencie rozgałęzia się? Przepraszam, szukam. Pomidory szczepione powinno, można prowadzić na dwa pędy. Nie tyle, że powinno się, co można prowadzić na dwa pędy, bo one po prostu mają silny system korzeniowy, w związku z tym mogą wykarmić tę zwiększoną liczbę gron. Większą rodzinę. Ewa, dokładnie. Ewa, słuchaj, z pomidorami tak jest, że jak wsadzisz takiego pomidora do ziemi, czy do gleby w szklarni, czy do gleby na zewnątrz, i jeżeli nie będziesz obrywała wilków, to każdy wilk, czyli pęd boczny, który wyrośnie z tego miejsca, gdzie jest liść, tak? Każdy z tych pędów to będzie kolejne rozgałęzienie. I jeżeli nie będziecie tych pędów usuwać, tych tak zwanych wilków, no to później pomidor będzie ogromnym krzewem, na którym będzie trzy pomidory na krzyż, tak? A my wiemy, że właśnie te trzy pomidory to jest tylko tyle, co może taki krzew wielki wykarmić. Dlatego ogrodnicy domyślili się na podstawie prób i błędów zapewne, że warto jest obrywać te wszystkie wilki i prowadzić pomidora tylko na jednym pędzie, żeby miał jak najwięcej owoców. Tak? Ale taki pomidor szczepiony jest szczepiony, tak jak Jacek powiedział, na podkładce z dzikiego pomidora, a więc jest naprawdę silny. Ale bez przesady, nie można zostawić wszystkich pędów, wszystkich wilków, bo na takim krzewie może nie będą trzy, może będzie 10, ale nadal nie tyle pomidorów, ile byśmy chcieli. Dlatego się mówi, że pomidory szczepione można prowadzić na dwa lub trzy pędy, bo faktycznie roślina wykarmi takie dwa lub trzy pędy. I to rozgałęzienie się to jest nic innego, ja tutaj u siebie sadziłam niedawno w szklarni, to jest nic innego jak po prostu zostawcie te wilki, bo o tej porze roku pomidory już powinny mieć wilki, już takie maluteńkie, ale powinny się pokazywać. Zostawcie, jeżeli chcecie prowadzić na dwa pędy, to zostawiacie ten oryginalny pęd jeden, tak, który macie w doniczce i nie obrywacie, a zostawiacie jednego wilka z boku. I dajecie sznureczek pod kątem takim, no, taką literkę V, tak? Jak V, jak Wiktoria, i po prostu prowadzicie później, naginacie ten główny pęd trochę do jednej strony, ten cienki pęd, który jest pędem bocznym na początku, potem też już będzie mocny, wyrośnie i one będą szły do góry jako dwa pędy. I można to zrobić tak, że się zostawi jeszcze trzeci pęd i drugą tam jeszcze, to już jest w 3D, trzeba jeszcze 3D kolejną, wtedy. Chodzi stronę. O to, żeby tak prowadzić ten drugi czy trzeci pęd, żeby one też nie cieniowały się, co jest istotne. Tak. Żeby nie były za gęsto, żeby był przewiew, żeby te powietrze mogło docierać zarówno do liści, a światło mogło docierać i do liści, i do owoców, bo inaczej będą gorzej się wybarwiać. Od Janny pytanie o Langersomię indyjską. Czy mamy jakieś doświadczenie z tym drzewkiem? Ja nie mam. Może nasi słuchacze mają. To o fuksję pytanie. Co nazywa, bo ja oczywiście już indziej byłam. I już Larkin fuksja. Nein, przykro mi. Fuksję, z tym masz do czynienia, bo Natalii Kudłaty, czworonożny przyjaciel, złamał gałązkę ukochanej funkcji. Czy jest szansa, żeby ją ukorzenić? Tak, bardzo łatwo. Bardzo, bardzo łatwo, w taki sam sposób jak pelargonie, naprawdę, bo to są tak naprawdę sadzonki zielne o tej porze roku. Może jeżeli to jest nawet ten pęd główny, jest troszkę bardziej zdrewniały, to też można, naprawdę, spokojnie. Mm-hmm. To tutaj jest pytanie o pelargonie, czy można wysadzić kwiaty jednoroczne, na przykład pelargonie, czy no nie, okej, okay. Bezpośrednio do kompostu, czy powinny mieć w korzeniach trochę ziemi? No, pewnie, że może do kompostu. Jak najbardziej może do kompostu. Jeżeli, Agnieszka, dysponujesz takimi ilościami kompostu, to jak najbardziej. Tylko on musi być przerobiony, on musi być przekompostowany. Jeżeli mówisz o kompoście z kompostowni miejskiej,
to nie wiem, jaki to jest dokładnie kompost, bo one się troszkę różnią. Nasz kompost, na przykład szadułek, jest w dzisiejszych czasach troszkę taki suchawy i może później być ciężko go nawodnić. Dlatego taki kompost pomieszałabym na przykład z ziemią, najlepiej z ziemią z kretowisk albo albo zostawić na taki deszczyk jak dzisiaj, żeby on solidnie, powoli namógł od góry i też miał szansę podciągnąć wilgoć z gleby od dołów. To wtedy będzie super. Od Beaty pytanie. Najpierw podziękowania za dzielenie się wiedzą, ale pyta Beata, kiedy zacząć podsypywać ziemniaki, w jaki sposób i ile razy w sezonie. To zanim odpowiesz, Kasiu, skup się, to ja ci pokażę, co ja nabyłem u ciebie. Nie wiem, czy widać. Jeszcze nie, że... Aha, tak, super. U nas też gdzieś rosną chyba takie... Woreczek na ziemniaczki. I mam posadzone, oprócz tego, że na zagonie pod słomą, to mam także ziemniaki w takim... A masz te takie wczesne tutaj posadzone, czy które? Wczesne, tak, wczesne mam. Super. To jest super, naprawdę to warto. To jest taka przyjemność. I oczywiście te worki są wielorazowego użytku. My już mamy swoje worki w kilka lat wzgorzałe. I cieszy mnie, że są obsadzone. I wsypałem trochę ziemi do tego worka, położyłem ziemniaki i przysypałem tak 10-15 centymetrową warstwą ziemi. I teraz będę czekał, aż wyrosną liście, żeby znowu podsypywać. No to teraz odpowiedz Beacie. Możesz mi także podpowiedzieć, jak to dalej robić. Beata, to jest bardzo proste. Musisz obserwować, czy ziemniaki nie zaczynają wypuszczać liści i pędów ponad glebę. Jeżeli zauważysz, że nad ziemią pokazują się pierwsze rozety liści, no to możesz już możesz je kopczykować. I kopczykuj je na tyle, żeby te liście przykryć. A to przykrywanie liści jest tak naprawdę, wykonuje się z dwóch powodów, z dwóch głównych powodów. Pierwszy powód jest taki, że w momencie, kiedy ziemniaki wypuszczają pierwsze pędy, jest jeszcze możliwość nastania przymrozków, tak? Dlatego... A te liście, no ziemniaki są, słuchajcie, z Ameryki Środkowej, no są niesamowicie wrażliwe na przymrozki, więc żeby te liście nie ściął przymrozek, to dlatego kopczykujemy, to jest powód pierwszy. A powód drugi jest taki, że jeżeli kopczykujemy te liście to i pędy, to pędy pędzą do światła, tak? One chcą być na zewnątrz, na słońcu. I w tym momencie, póki pęd jest pod ziemią, no to jest tak naprawdę, no to jest pędal, to jest właściwie korzeń i z tego odrastają wszędzie bulwy, czyli im więcej kopczykujecie, tym jest większa szansa, że będziecie mieli dużo, dużo ziemniaków. Tak, to są dwie przyczyny. Nie kopczykujemy ziemniaków dlatego, że martwimy się o to, że będą zielone. To jest nonsens. Przecież i tak sadzimy ziemniaki, ale nie takie w worku, bo w worku to jest co innego, tak jak Jacek mówi, 10-15 centymetrów, bo to jest taka uprawa bardzo kontrolowana. Ale w ogrodzie sadzimy ziemniaki na głębokość około 20 cm, więc jest niemożliwością, żeby one były zielone od tego, że są zbyt blisko pod podłożem. Tak? Także kopczykujemy, żeby nie przemarzały i żeby miało więcej ziemniaków. Mm-hmm. Gąska barwinka, przezimował jej brokuł Rudolf. Miałam też takiego. Brokuł gałązkowy. Ma jedną różyczkę i co robić? Podziwiać ją, zjeść czy poczekać na następne, czy będą następne? Zjedz i czekaj na następne. Ale nie, następne? Tak, to jest super roślina, to jest super roślina i jak ją zbierasz i zjadasz, to ona wypuszcza następne rozetki. Jeżeli zostawisz ją, no to ona zakwitnie i jak ona zakwitnie, to już nie będziesz mogła go zjeść za bardzo, tak? A poza tym roślina pomyśli sobie, wydałam nasionka, to już nie muszę rodzić nowych kwiatków, bo już przedłużyłam gatunek, więc nie mam pędu do tego, żeby rodzić nowe kwiaty. Dokładnie. Także obcinaj, ale obcinaj w ten sposób, żeby pozostawić inne boczne pędy, żeby mogły dalej wytwarzać. Bo z brokułem gałązkowym jest troszkę inaczej niż z tym brokułem kalabryjskim. Brokuł kalabryjski jest bardziej spokrewniony z kalafiorem. On wytwarza jedną dużą główkę, i później tam jakieś małe jeszcze dodatkowo, jak mamy szczęście. A brokuł gałązkowy ma to do siebie, że wypuszcza dużo małych brokułków, gałązek z różyczkami i dlatego możemy je cały czas zbierać, tak jak z daliami, słuchajcie. Im więcej zbieracie, tym więcej będzie rosło. Tylko moje nie zjadły niestety, ale gołębie. Magda o brzozę pyta i o liście brzozy, bo coś je
liście brzozy, drzewa posadzone przed rokiem, 3-4-letnie. Miało to już miejsce w poprzednim sezonie, z drzew mocno znikały liście, a teraz na kilku liściach znowu widzi dziurki. Nie ma żadnych owadów, gąsienic ani mszyc. Czy ktoś wie, co to i jak ochronić drzewa? Ja podzielę się swoim doświadczeniem, bo Katarzynie pokazywałem, chyba w tym roku ci, Katarzyno, pokazywałem podczas promocji twojej książki w Warszawie, i Dawidowi chyba też pokazywałem takie gąsienice, które żerowały na liściach moich brzóz Dorenbos, tej brzozy pożytecznej Dorenbos, i to było jesienią i rzeczywiście, witamy jamniczki, i rzeczywiście liście zostały zażarte, ale to były gąsienice. W moim przypadku gąsienice, i te gąsienice, nie wiem czy pamiętasz, pokazywałem ci, co to może być, ale tak trudno było rozpoznać. W związku z tym, nie wiem, Magdo, czy gąsienice, bo teraz jak są pojedyncze dziurki, to może jeszcze, to może to są jakieś chrabąszcze majowe, które coś tam podjadają, jakieś takie rzeczy, ale czy jesienią może były, późnym latem, jesienią były gąsienice na tych drzewach? Ja na wszelki wypadek w tym roku kupiłem, to już odpowiadam, Lepinox. To jest preparat na ćmę, na gąsienicę ćmy bukszpanowej, ale w opisie jest także, w opisie na stronie internetowej sklepu Katarzyny jest także, że on działa na inne gąsienice, także pewnie na bielinka, kapustnika, ale bardzo liczę, że w tym roku będę mógł tym ekologicznym środkiem, bo on zawiera mikroorganizmy, które po prostu walczą z tymi gąsienicami. Tu widać przed aplikacją i 3 dni po aplikacji, jak to wygląda. Będę chronił swoje liście swoich brzóz pożytecznych, bo rzeczywiście miałem taką sytuację w roku ubiegłym. A ty, Katarzyna, jak już przestaniesz się przytulać do jamniczka, to co powiesz Magdzie? To samo. Zgadzam się z przedmówcą. Agnieszka tutaj zada jakieś pytanie. Proszę o podpowiedź na hartowanie pomidorów i papryk. Na ile godzin można wynosić je na słońce na początku? Agnieszka, na początku w ogóle nie wynosi ich na słońce. Wynosi je na dwór, na zewnątrz, ale stawia je w miejscu, które nie jest mocno osłonecznione, dlatego że one na pewno nie są przyzwyczajone do takiego mocnego słońca, więc będą miały jakiś lekki stres. Może od razu nie umrą, ale będą miały na pewno lekki albo średni stres. Wystawia je w miejsce naświetlone, ale nie nasłonecznione. No i tak wynosi je. No w sumie ja stawiam proces... swoje rozsady pod niewielkimi drzewkami owocowymi, które rosną w pobliżu szklarni, i tam takie na początku, w południe jest ażurowe światło, po południu troszeczkę jest mocniejsze, więc one tak powoli przyzwyczajają się do tego światła. Dokładnie. Cały proces hartowania, słuchajcie, bo to też czasami człowiek nie wie, ile czasu co się ma hartować. Cały proces hartowania, no to jest, słuchajcie, no góra tydzień. Podzielcie sobie wtedy tak, na ile to można tam wynosić, potem wkładać. Poza tym możecie pozostawiać już na noc niektóre uprawy, które są delikatne, ale przykrywać na przykład agrowłókniną. Jacku, ty miałeś chyba, tak, teraz jakiś... Tak, ja miałem, ja w niedzielę pokazałem przygotowanie zegonów, bo teraz jeszcze mam sporo do zebrania przedplonów na zagonach, gdzie będą rosły pomidory, cukinie i ogórki. Więc mam tam sporo przedplonów, ale ja od soboty mam pracowite poranki, pracowite wieczory, to znaczy wynoszę na dzień ze szklarni wszystkie rozsady, na noc jeszcze chowam. Ale prawdopodobnie sprawdzałem prognozy pogody już na dzisiejszą noc, po 2 nocach pierwszych, ciepłych, gdzie chowałem do szklarni, już tę 3. noc dzisiaj, patrząc na prognozy pogody, one pozostaną już na noc na dworze, ale okryte agrowłókniną. Dlaczego tak robię? Dlatego, że prawdopodobnie z nocy z środy na czwartek albo z czwartku na piątek, zobaczymy bliżej tego dnia, jaka będzie prognoza pogody w nocy, na pewno te swoje rozsady schowam na noc do szklarni albo do garażu, bo jeśli zapowiadane są 2 czy 3 stopnie Celsjusza, wolę nie ryzykować nawet z agrowłókniną, nie zostawiać ich na zewnątrz. Więc taki tak troszeczkę ten proces hartowania nie tyle będzie przerwany, co nieco wydłużony przez to, że schowam na noc, ale to nic nie szkodzi.
wieczorem zaniosę do szklarni czy do garażu, rano wyniosę, więc one będą dalej hartowane, ale jak mówię, z środy na czwartek i z czwartku na piątek będę bardzo uważnie przyglądał się prognozom pogody i prawdopodobnie wówczas schowam. Ale na dzisiejszą noc, po dwóch nocach, kiedy chowałem do szklarni, teraz w dzisiejszą noc, tylko że będzie dosyć wysoka temperatura jak na noc, zostawiam je na zewnątrz. Od Elżbiety pytanie, czy szałwia omszona woli mieć bardziej sucho? Szałwia omszona daje sobie radę na takich suchych miejscach, ale wydaje mi się, że będzie też dawała sobie spokojnie radę w normalnych, na normalnych stanowiskach, na przykład na rabatach, które są ściółkowane. Ale bardzo dobrze, i to jest znak, bardzo dobrze daje sobie właśnie radę na miejscach suchych, więc wydaje mi się, że na pewno lubi miejsca suche. Szałwia omszona, tak dobrze mówimy, ona ogólnie rośnie na dziko w Europie, chyba w Niemczech, na takich stanowiskach suchych właśnie, także jak najbardziej. Mm-hmm. Minęło w pół do, więc przeskoczyłem szybciutko na koniec od Marcina odpowiedź do innego naszego słuchacza, a tutaj jest pytanie od Jana, czy peonie mogą rosnąć w donicach? Jeśli tak, to w jak dużych? Peonie. Kurczę, powiem wam szczerze, że w tej całej mojej długiej, ogrodniczej, że tak powiem, karierze, to nie widziałam, żeby uprawiać piwonie w donicach. Tak naprawdę, tak na długą metę. Oczywiście się uprawia w donicach, bo się sprzedaje w donicach, tak? Ale tak na długą metę nie widziałam, żeby się uprawiało je w donicach, więc niestety naprawdę nie polecę nic, bo nie wiem. No, ale powiem, że nie widziałam nigdy, a już widziałam wszystko w donicach, ale piwoni za bardzo nie. To ja od Agnieszki pytanie też o gąsienicę. Namiotka na głogach je ma, jak z nimi walczyć. Agnieszko, pokazywałem ten preparat Lepinox Plus. Zobacz, przeczytaj, być może on też będzie na te gąsienice, bo jest generalnie na gąsienice. Narobiłaś smaka, Ani, z karczochami. Oj, w swoim filmie. Takie duże, piękne. Bardzo dobrze. Ale nie jest. Nie, wysiej, Aniu, dlatego że to jest roślina wieloletnia i tak, jeżeli w tym roku, a i tak zakwitnie, to na pewno się wzmocni na przyszły rok. Także spokojnie, szybko one kiełkują to i są łatwe w uprawie. No dobrze, ja z Kasią się czasami przekomarzam, że to jest strata miejsca na zagonie. Rośnie pięknie, szeroko, a tam jakiś w środku troszeczkę z tego kwiatka się zjada. Po prostu w ogóle nieekonomiczna jest rzecz. No jasne, to trzeba być one z serem. To jest nieekonomiczne. To jest taki smak, że aż warto jeden kwiatek w roku zjeść. No, przekomarzać się zawsze możemy. Albo można pojechać do Wenecji, albo tam do Włoch i zjadać. A, widzisz. Agnieszka pyta, co robi z rabarbarem, który wystrzelił pięknym kwiatostanem. Czy to są nasiona i ma zebrać się w swoim czasie? Po prostu, czy jak rabarbar zakwitnie, to czy można z niego zebrać nasiona, wysiać i mieć własne siewki rabarbaru? Myślę, że można, ale to zależy, jaki to jest rabarbar, dlatego że może to być jakoś odmiana i wtedy to czasami są podejrzane rzeczy, jeżeli chodzi o rabarbar, ale rabarbar, chociaż głęboko się korzeni, to naprawdę najlepszym sposobem na rozmnażanie rabarbaru jest podział bryły. To jest, czyli tak zwany sposób wegetatywny przez części rośliny. Bo jeżeli rozmnażamy przez nasiona, to rozmnażamy generatywnie i tutaj nie zawsze wychodzi to, co ma wyjść. Ale ogólnie w momencie, kiedy rabarbar wypuszcza pędy kwiatowe, to raczej się je obłamuje, tak? Obłamuje i wyrzuca na kompostownik. Dlatego że w momencie, kiedy rabarbar wypuści pędy kwiatowe i potem nasiona, to on przestaje wytwarzać piękne, bujne liście, a przecież to właśnie te pędy, tak, pod tym prowadzące do tych liści, to jest to, co zjadamy albo wypijamy w kompocie. Dlatego jeżeli Agnieszka chcesz rabarbar do potrzeb kulinarnych, to koniecznie obłam albo odetnij ten kwiat, wyrzuć na kompostownik, a jeżeli chcesz rozmnażać, to możesz spróbować. Ale ja nie rozmnażam jeszcze nigdy nasion, chociaż wiem, że są w sprzedaży, więc jest to możliwe. Już wiadomo, kiedy Marzena napisała komentarz swój.
I kiedy Iza pisała swój komentarz. To tutaj pytanie od Edka. Myślę, że wiele osób jak gdyby ma z tym wyzwaniem, czy posadzenie po sobie w jednym roku kolejno na całym zagonie rzadkiewki, sałaty, cukinii oznacza, że przez kolejne 4 lata na tym zagonie, jeśli rzodkiewka to kapustne, jeśli sałata to liściowe, a jeśli cukinia to dyniowate, będą zagrożone chorobami. Odnosi się po prostu Edek do płodozmianu 4-letniego. Nie, dlatego że tak naprawdę rzodkiewki i sałaty to są zawsze szybkie plony i one są wysiewane na wszystkich zagonach. Zazwyczaj prawda tak podajemy, że to są takie rośliny towarzyszące i je można wszędzie dopasować. Cukinia tak naprawdę też jest rośliną, która raczej nie spowoduje tego, że będzie jakiekolwiek zagrożenie. Rzodkiewki nie będą długo wystarczająco w glebie, żeby zostawić po sobie jakiekolwiek choroby dla kapustnych, szczególnie, że są poza tym zupełnie uprawiane o innej porze roku. Liściowe w ogóle też sobie nie przekazują żadnych chorób, bo tutaj chodzi zapewne o sałaty. Edek, musisz pamiętać jedną rzecz, że w ogóle musisz się wyzwolić z tego bania się jakichkolwiek chorób, tak? Nie masz myśleć o chorobach. Masz myśleć w ogóle nie o roślinach. Masz myśleć o glebie. Jeżeli w twoim warzywniku będzie zdrowa, żywa gleba, pełna mikroorganizmów, to wiesz co? W ogóle nie musi przyjmować się w ogóle płodozmianem. Słynny Charles Dowding. Może mi się prosić nauczanego nazwiska. Słynny Charles w ogóle nie używa płodozmianu, bo on cały czas ściółkuje kompostem. On ma gdzieś płodozmian. Naprawdę. Płodozmian w dzisiejszych czasach, kiedy nie ładujemy świństwa do gleby, jeżeli jej nie przekopujemy i wiemy, że to ta gleba jest podstawą, to później wszystko, co w niej rośnie, nie jest aż tak bardzo narażone na choroby. Bardziej zwracałabym uwagę na to, że na przykład po zbiorach kapustnych, żeby nie zostawiać w tym, tych zewnętrznych liści kapust, jakichś kawałków innych roślin, czy jakichś pędów, czy jak zbieramy pory, to po tych porach tego wszystkiego, dlatego że pod takimi właśnie pozostawianymi śmieciami zielonymi w ogrodzie warzywnym właśnie tam zbierają się szkodniki i choroby, czyli warzywnik warto jest utrzymywać w czystości. Ale jeżeli chodzi o płodozmian i uprawę non-dig i ekologiczną, to nie jest to takie bardzo strict. Naprawdę ja nie mam żadnych problemów z jakimiś chorobami odglebowymi dzięki temu, że tak uprawiam ogród. Jedynie co to szkodniki. A szkodniki mogą przyjść z zewnątrz, tak? Dlatego jeżeli chodzi o kapustę, jeżeli chodzi o rośliny cebulowe, bo liściowe to tam na nic nie chorują, to po prostu warto przykrywać od góry siatką i wtedy nie będzie ani gąsienic, ani jakichś sących owadów, czy też piełek, tak? To raczej czy tych wszystkich rzeczy, które rzucają się na korzenie, jakoś nazywa połuśnica marchwianka. Połuśnica marchwianka albo śmietka, a śmietka to nie na korzenie, bardziej na łodygi. I w kapuście tak, jest jeszcze kto? Dzieci. Bielinek, kapustnik. Nie, w tym, w korzeniu, tam ktoś gryzie inny. A, jest. Jest coś kapustnego. W sensie tego jest pełno. Gdybym ja się martwiła szkodnikami, to ja bym już dawno leżała w domu wariatów. U mnie największe szkodniki to są takie widoczne, te co tam leżą. No ja od pewnego czasu mam Atosa, więc Atos nie respektuje zasad zagonów wzniesionych. To jest. Nie respektuje. No moje koty i psy nie respektują nawet siatki na zagonach. One po prostu wskakują od góry na siatkę i na agrowłókninę. To jest dopiero zero respektu. Ale jakoś wiesz, jest na tyle lekki, że nie robi szkody. Od Ani pytanie, dosyć ciekawe, bo ja często spotykam się z takim pytaniem, bo mam, ja już zdjąłem ocieplenie swojej szklarni z tej folii bąbelkowej o dużych bąblach, ale często mam takie pytania. O ile średnio więcej stopni w szklarni nieogrzewanej niż na dworze? Bo jeśli zapowiadają temperatury w nocy, na przykład 10 stopni Celsjusza, to ile mniej więcej można spodziewać się w nieogrzewanej szklarni? To ja powiem, Aniu, tak.
Jeżeli będzie utrzymywało się przez kilka dobrych godzin 10 stopni Celsjusza, to w tej nieogrzewanej szklarni także będzie 10 stopni Celsjusza, jeśli nie będzie słońca. Jeśli to będzie w nocy, od wieczora do świtu będzie 10 stopni, to w końcu temperatura w takiej nieogrzewanej szklarni, tak jak z herbatą, gorącą herbatą w termosie, w pewnym momencie po prostu spadnie do tej temperatury otoczenia. Ona się, ta szklarnia, ostudzi. To, co jest przewagą szklarni w zestawieniu do uprawy z gruntem, jest to, że taka szklarnia, tak jak termos, ona się wychładza, ale dużo wolniej. W związku z tym, jeśli przychodzą nocne przymrozki, jeśli temperatura spada do zera, a w szklarni było 10 stopni, to zanim temperatura w szklarni spadnie do tego zera, to być może już wyjdą promienie słoneczne, które ogrzeją tę szklarnię. Więc to na tym wszystkim polega. Jeżeli będzie pochmurny dzień, jeśli będzie bez słońca czy w nocy i będzie cały czas zero, to w końcu w szklarni też będzie 0 stopni Celsjusza. Słońce dogrzewa to. A czy ja mogę coś powiedzieć jeszcze? Możesz, możesz. Ja myślę, że ja bym tutaj dodała coś takiego, Aniu, że szklarnia ma taką przewagę nad uprawami na zewnątrz, że przede wszystkim, poza tym, że ma szansę na podniesienie temperatury, tak jak Jacek opowiadał przed chwileczką, to jeszcze w dodatku ona całkowicie ochrania przed wiatrem. A bardzo często to mroźny wiatr zabija sadzonki w ogrodzie wiosną, a nie sam przymrozek, tak? To też jest bardzo ważne. Uważam, że to jest ogromna różnica, że taka roślina może sobie stać, nie musi się chwiać na wietrze cały czas, nie musi wysychać, a wysychanie to jest kolejny przez wiatr, tak? To jest kolejny stres dla rośliny. Ja myślę, że to też jest bardzo ważne i o tym też trzeba mówić przy temperaturze, to trzeba mówić o tym, że nie są wystawione rośliny na wiatr. Nie wspominam już o tym, że tutaj przynajmniej był już 2 razy grad. Więc takie sadzonki, które są okryte, że tak powiem, szklarnią, a nie są na zewnątrz, młode po wysadzeniu, mogą i mieć porządnie poszatkowane liście podczas gradu albo podczas mocnej ulewy. Ale równie dobrze trzeba to zaznaczyć, Aniu, że tak naprawdę takie środowisko możesz zapewnić swoim sadzonkom na zewnątrz, jeżeli okryjesz je agrowłókniną lub siatką, mikrosiatką. Ola w trosce o żywokost. Jak domyślam się, żywokost lekarski ma dosłownie jeden mały krzaczek żywokostu na swoim oczkiem wodnym. Nie lekarski chyba, nawet nad oczkiem wodnym, ja myślę. No mówiłem o lekarskim. Ale myślałam, że ja słyszę rosyjski. A, mówisz partia, myślisz Lenin, czy jakoś tak na odwrót. I pyta Ola, czy da się jakoś go rozmnożyć. Myślała, że się wysieje w ubiegłym roku, ale nie widzi go nigdzie indziej. Jeśli wysiany, to jeszcze nie będziesz go widziała, Olu, jeśli się sam wysiał, bo dopiero ten, który jest zakorzeniony, ten, który jest, ma korzenie, to no, nawet spore są już żywokosty, ale generalnie te wysiane pewnie dopiero startują, może go po prostu nie widzisz, ale da się wysiać, prawda, Olu, Katarzyno? Tak, da się. Ten żywokost lekarski właśnie rozmnaża się najlepiej z nasion, dlatego że to jest oryginalna, naturalna roślina, to nie jest żadna odmiana, to nie jest nic takiego super wyfikanego, niemniej jednak bardzo wartościowa. Dlatego ten żywokost lekarski tylko i wyłącznie z nasion. Poczekaj, niech to urośnie, co tak jak Jacek mówi, może jeszcze nie urosło, ale urośnie, ale przy okazji zbierz również nasiona z kolejnych roślin, no, te, które będą kwitły i przekwitały, i możesz wysiać te nasiona jak taką kolejną porcję, że tak powiem, tych nasion, i też rozglądaj się, bo on powinien się naturalnie rozsiewać. Jeżeli on rośnie nad oczkiem wodnym, to on ma perfekt warunki, bo no, w takich miejscach właśnie te żywokosty rosną. Tak? Tylko pamiętaj tylko, że nasionka, one są fajne, tylko że one muszą spaść na ziemię. No tak. Na dlatego ziemię. Warto jest samemu sobie zrobić rozsady z tego. Nie na trawę, a na ziemię, dlatego może, tak jak Katarzyna mówi, po prostu jak zaczną dojrzewać te nasiona, ściąć kwiatostany, wsadzić do torebki papierowej, niech one przeschną, zebrać nasiona i samemu wysiewać. Agnieszka pisze, że nareszcie trochę deszczu. Tak, to prawda.
i pyta, ile dni wschodzą cukinie i dynie, bo czeka już od poniedziałku i nic. Czyli czeka, jak rozumiem, Agnieszko, czekasz już tydzień. No to już powinna za chwilę, za 1, 2, 3 dni podnosić się ziemia, a za kolejnych kilka dni już będziesz miała liście na wierzchu. Ale też one bardzo zmiennie kiełkują. Ja wysiałam różnie. I naprawdę jedne już przyniosłam do szklarni, dlatego że już są naprawdę dosyć duże, a jedne dopiero wychodzą i to są właśnie wszystko też dynie i cukinie, także one będą się różniły troszeczkę. Bo nawet nie tylko chodzi o odmianę, czy dynia, czy cukinia, czy o odmianę, to jeszcze dodatkowo zależy to od tego, jak były te nasiona przechowywane, tak? Od Wiktorii pytanie o cebulki. Jak rozumiem, że w lasagniach, bo tulipany w doniczkach tworzą pąki kwiatowe, które usychają, wyjęła kilka cebulek i nalot grzybowy. I Wiktoria pisze, że diagnoza z internetu wskazuje, że najprawdopodobniej jest to fuzarioza, czyli czy pyta, czy jest sens jakoś odkażać z cebulki, czy po prostu wyrzucić? Wyrzucić. Niestety. No dobrze, to tutaj bardzo proszę od Magdaleny. Wysiała z końcem maja marchewkę. Marca. Była cały czas przykryta, było kilka dni ciepło i wyskoczyła, potem kolejno było chłodniej i zatrzymała się. Teraz mamy połowę maja, ona dalej maleńka, jakby się zatrzymała, siewki mają 3-4 cm. Czy przez chłodniejsze dni mogło ją porazić, czy dlatego może, że i dlatego może mieć problem ze wzrostem? Nie sądzę, Magda. Nie, ona pewnie teraz ładuje energię w korzeń, ja myślę. Tak, a poza tym było sucho. Tak naprawdę było sucho. Ja musiałem podlewać już kilkakrotnie ten swój zagon. Co się śmiesz? Przepraszam, ale ja po prostu... Wyczytacie w moich myślach normalnie. Beata Nowak pisze, że Monty Don wyrwał w dzisiejszym odcinku pomidora z korzeniami. Szok, dobrze, że tego nie widziałaś. Słuchajcie, ja już nic nie mówię, co on wyprawia, ten Monty Don. Ale nie możemy się śmiać, ponieważ Monty Don ma COVID-a teraz. Trzeba mieć nadzieję, że szybko dojdzie do zdrowia. Ale może ten pomidor był, nie oglądałem, ale może ten pomidor... Był nie wiem, do wyrzucenia. Nie, Jacek, Monty Don nie jest ogrodnikiem i nie powinien pokazywać w ogóle nic, co się robi w ogrodzie. Dobrze. Arleta pyta, czy coś wiesz o cebulach, które rosną w powietrzu. W Szwecji to popularne, jest to popularne warzywo, czy warto mieć. Są takie cebule, które mają, znaczy cebule, no tak, cebulowe, które mają cebule powietrzne. Tak, jest taka cebula. Widziałam, koleżanka mi kiedyś dała, ale już niestety ich nie mam, ale bardzo fajne są. Na pewno coś takiego warto bardziej traktować chyba jako coś takiego, bardziej jakaś ciekawostka w ogrodzie, dlatego że jednak jeżeli ktoś chce uprawiać cebulę na to, żeby potem jesienią i zimą mieć w spiżarni sporo cebuli do wykorzystania, to chyba trzeba to robić sposobem tradycyjnym. Ale fajne przygadała ta, co uprawia karczochy. No ale to trzeba mieć też trochę luksusu w życiu. Nie można tylko cebulą żyć. No a te może cebulki są. Ale karczochy nie są tak potrzebne jak cebula. Cebula do wszystkiego prawie, że jest potrzebna. Ale tak, to jest fajne i przede wszystkim przez te cebulki powietrze też można rozmnażać, można spróbować. Ja jakoś to u mnie nie zostało. Ja jestem taka, wiecie, tradycjonalistka. Ja lubię, tak wiecie, burak, cebula. Ja wiem, słonina, cebula i chleb. Oliwki, czerwone wino. O, to nie, to ja nie wiem skąd ta tradycja. Absolutnie. Edek pisze, że nasze podcasty i live są jak psychoterapia dla ogrodników. Edku, to jest dla nas także psychoterapia. Tak. Te spotkania z wami to jest dla nas psychoterapia, bo byśmy inaczej pewnie zwariowali, a Beata stwierdza, że jeden podcast, jeden live w tygodniu to stanowczo za mało, wciąż mam niedosyt. Rozumiemy, ale nie dam. Ja to przynajmniej robi vlogi, a ja już nawet vlogów nie mogę robić, bo nie mam czasu, ale będę kiedyś robić. Aha. Jacek jest bardzo systematyczny, to jest zazdroszczę. Bo ja też mam, wiesz, bata nad sobą, nie? No ja nie mam niestety bata. Jedynego bata to mam ciebie, ale to tylko na podcasty i na live'y. O, znalazłem fajne pytanie, bo ja tak teraz już przeglądam od Małgorzaty. Cebula sadzona jesienią z dymki zaczyna kwitnąć. Co można zrobić, ogławiać czy zjadać? Powiem ci, że ja po raz pierwszy w ubiegłym roku jesienią posadziłem tę dymkę zimującą.
znaczy cebulę zimującą z dymki. I dla porównania oczywiście posadziłem dymkę wiosną tego roku. Faktem jest, że podpędziłem. I ta cebula wiosenna, podpędzona, ale wiosenna, jest dużo grubszy szczypior, jakiś taki dorodniejszy, bardziej wydajny niż tych cebulek ozimych. One chyba idą rzeczywiście na cebulę. Trzeba je uprawiać z myślą o cebuli, a nie o szczypiorze. A ja z kolei cebuli nie uprawiam. Nawet powietrznej, tej ziemnej, tylko uprawiam szalotkę. Ja szalotkę, po prostu cebuli zwykłej nie uprawiam u siebie w ogrodzie. Czosnek tak, por tak i szalotkę. To jest zbyt trudna w obieraniu dla mnie. To jest dla mnie. Co? Szalotka dla mnie jest zbyt trudna, za bardzo tam jest chrzanienie. Ale dziewczyno, daj spokój. Ja ostatnio w sobotę robiłem grilla u siebie w ogrodzie, szaszłyki, i wyobraź sobie takie cebulki, szalotki małe, nadziane na patyczek. Trzeba je mieć, ale nie tylko. Super, super. Nie, no one super. Są super, super. Ale wiecie co? Dobra, to odpowiedz na pytanie Małgorzaty. Jacku, ja ci powiem, Jacku, Małgosiu, ja wam powiem, że ja mam inne doświadczenie, ale chyba dlatego, że w Anglii jest jednak bardziej łagodna zima. Te cebule, które miałam podpędzone z dymki, są milion kilometrów za cebulami, które wysiewałam na jesień. Te cebule, które wysiewałam na jesień, to mają pędy, te szczypiorki. Jacek, ty byś był zadowolony. Ale wysiewałaś, nie z dymki, a wysiewałaś. Wysadzałam wszystko z dymki. A wysadzałaś, tak? Dobra, okej. Okay. Przepraszam, tak. Ale uważam, że to może być związane z klimatem. Po prostu tutaj jest dłuższy klimat, dłuższy sezon wzrostu. W Polsce jeszcze nie mam takiego dużego doświadczenia z uprawą tej ozimej dymki. Ciekawa jestem, jak zacznę, ale generalnie pytanie jest, co robić, czy ogławiać, czy zjadać. Wiesz co, tak naprawdę, jak już, czy to jest por, czy cebula, jak idzie w pęd, to tak naprawdę zaczyna się już przekształcać ta sama cebula, tak? Tam już może być mało samej cebuli, więc powinna się tak naprawdę zjadać. Mhm. Ogławiać też, ale zjadać. Ogławiać, żeby po prostu nie trzeba zjeść całej, tak? Żebyś mogła jeszcze parę dni tam, czy tygodni poczekać. Mm-hmm. Szukam pytania Iwony Zielonki i nie mogę znaleźć, bo pisała, że ten, że czekała cały miesiąc i nie ten. I żebyśmy zadali. Jo, widzę. Czy myśmy? Iwona Zielonka, o dobra, wyświetlam. Werbenę patagońską, uff. Iwono, dziękuję, że się przypomniałaś, to moja wina. Iwona kupiła dorosłą werbenę patagońską, miała już kwiatostany, które nie zakwitły. Kupiła ją przed 1 maja. Czy werbenę można przyciąć, bo ma około 70 cm, mocno rozkrzewiona? Zaraz. Kupiła werbenę patagońską, miała już kwiatostany, przed 1 maja miała już kwiatostany, które nie zakwitły. Czy ona może, już skądś przyjechała? A może już były nasionami, tak? Nie wiem. Możesz po prostu obciąć te przekwitnięte albo nieprzekwitnięte, jakieś zniszczone kwiatostany. Wróć po prostu do pierwszego zdrowego rozwidlenia i na tym rozwidleniem przytnij, i te kolejne kwiaty powinny się normalnie już rozwijać. Mhm. Mhm. A tutaj jest ciekawe pytanie dotyczące truskawek od Kasi KL. Truskawki F1. Mhm. Ja w moim sklepie z sadzonkami truskawkę Delis F1. Czy to oznacza, że nie mogę jej w żaden sposób rozmnożyć? Możesz, Kasiu, tylko wegetatywnie. Czyli jeżeli chodzi akurat o truskawki, to bardzo łatwo, ponieważ będą wypuszczały takie sadzonki, tak? Takie, jak to się mówi, ja tak mówię, pajączki. Będą wysyłały sadzonki, i te sadzonki możesz obcinać, ukorzeniać i będziesz miała kolejną roślinę. F1. No to Marcin tak o tym pisze, że jeśli jest to odmiana bezrozłogowa, no, ale nie, one, jeśli jest wisząca, to jest rozłogowa. Ale nie, naprawdę one wszystkie są rozłogowe, w mniej lub w większym stopniu, ale to tylko oznacza, F1 oznacza tylko, że z nasion, tak? Mhm. I to też tak naprawdę nie oznacza, że nie możesz, tylko że możliwość jest taka, że po prostu nie wyjdzie ci dokładnie to, co chcesz. To będzie truskawka, to nie będzie nagle słoń, ale może jakaś inny, koniecznie taka sama jak Delis, tak? A może pomidor. Tak, poza tym to troszeczkę jest chyba nielegalne, dlatego że F1 odmiany chyba są rejestrowane. Dlatego są F1. Ale to są dla Więc po prostu potrzeb domowych, nie przesadzajmy. My też nie powiemy. Sylwia pyta, czy nie jest za późno na sadzenie dali? Nie,
Sać. Sać, za teraz jest trochę czas. Później, ale sać, oczywiście, że nie, tak, ale nie jeszcze ma... jest czas, 15 maja to jest jeszcze czas, wprost do gleby. Ja, słuchajcie, zamówiłam dalię z koleżankami z Holandii i one dopiero co przyjdą do nas, one jeszcze nie przyszły, także ja, koleżanka pisze do mnie, Gabriela, że ona w ogóle nigdy nie pędzi tych, bo nie ma czasu, tylko od razu wsadza do gleby i to jest o tej porze teraz, albo jeszcze w sumie, jeszcze nie teraz, bo jeszcze nie mamy tych dali. Także jeszcze, słuchajcie, dalie jeszcze trzeba sadzić, ale sadźcie również agapanty, lilie, tych wszystkich bulw jest bardzo dużo pięknych. Ja teraz kupiłam, no ze swojego sklepu mam pełno cebulek lilii i będziemy obsadzać donice rabatówką, pelargoniami, jakimiś kocankami, ale przy okazji duże donice dostaną kilka cebulek lilii, żeby dodatkowo była ta wysokość, tak? Także pamiętajcie, lilie, było pytanie o piwonie, lilie wspaniale kwitną i w ogóle rosną w donicach, polecam. I agapanty. Mm-hmm. I róże, o czym mówiłaś w ostatnim podcaście, cały czas przypominam o tym ostatnim podcaście poświęconym różom, bo za chwilę będzie kolejny podcast. Nie wiem, to wrzucam pytanie o stonkę ziemniaczaną, bo zaatakowały w ubiegłym roku Magdaleny pomidory gruntowe. To normalne, że stonka ziemniaczana lubi i ziemniaki, i pomidory. I jak z tym walczyć? Albo zbierać, albo... Albo zatrudnić wnuka, albo wnuczkę. Tak, jak mnie zatrudnia mój dziadek. Albo poszukać, ja już nie będę powtarzał ten Lepinox, który powtarzałem, wydaje mi się, że on też jest na stonkę ziemniaczaną, więc to jest taki preparat dosyć uniwersalny, na te żerujące, on zawiera, wydaje mi się, że bakterie, o ile dobrze pamiętam, które załatwiają wszystkie gąsienice. Mieczyki też można sać do doniczek. Mieczyki można też sać do doniczek, tylko pamiętajcie, i mieczyki, szczególnie mieczyki, bo ja miałam w zeszłym roku mieczyki w doniczkach, wyglądały niesamowicie, ale mieczyki trzeba będzie prawdopodobnie raczej na 100% podwiązywać do jakichś pałeczek, tak, bambusowych, czy do jakichś tak patyczków, bo one mogą się przewalać, nie? A to zależy jakie, bo są takie też nieco mniejsze, niekoniecznie takie wysokie. No, mieczyki, ja posadziłem takie wysokie, mieczyki, tak. mieczyki. To no, samo z liliami może, choć lilie są dosyć mocne. I słuchajcie, pięknie wyglądają lilie królewskie. Też szczególnie sadźcie w donicach lilie pachnące i stawiajcie te donice koło ławeczki, koło wejścia do domu, koło balkonu, żeby po prostu A jak pachniało. Głęboko? Zawsze sadzimy tak samo głęboko, jak się mówi, 3 razy wielkość cebulki. Na głębokość trzech wysokości cebulki. Czyli 3 głębokości cebulki. Dzisiaj jest zapominajki, tego nie wiedziałem. A widzisz, też to zauważyłem, bo to ostatni komentarz. Kochani, dziękujemy wam bardzo serdecznie. Zapraszamy na podcast w czwartek. Ja jeszcze nie wiem, o czym będzie. Może Kasia wie, o czym będzie najbliższy podcast. Może byśmy zrobili o tych mieczykach, liliach, jak tak teraz... No tutaj zobacz, o agapantach jest prośba. Agapanty można spokojnie wrzucić do tego worka. Tutaj Basia pisze, że o agapantach. Agapanty, lilie, mieczyki. Wystarczy. Kochani, dziękujemy wam bardzo serdecznie. I o drugiej połowie maja tutaj przypomina ktoś nam. I bardzo dobrze. To proszę pana, Ania Zielińska. Ania Zielińska o drugiej połowie maja. Dobrze. Tak, mamy zaległość. Druga połowa maja. O, kamasie też. Ale ja nie wiem, jak kamasie rosną w Polsce. Ja wiem, że w Poznaniu rosną. Uwielbiam, mam kamasie przed oknem, są piękne. Ja nie mam kamasji przed oknem. A ja mam. Jestem zawiedziony. O, neriny też, no też lubię. No dobra. Tylko, że ja muszę to wszystko najpierw... Bo ja tego sama wzgorzałam nie uprawiałam jeszcze. Nerinów i kamasy nie uprawiałam, wzgorzałam, więc nie wiem. Mogę powiedzieć... To muszę wyświetlić. Ja też pozdrawiam Podlasie. Do zobaczenia, dziękuję wam bardzo serdecznie. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy.